Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku serii poświęconej bezpieczeństwu. W tym odcinku przedstawię Ci 10 ogólnych zasad, które warto stosować, dbając o swoją prywatność i anonimowość w internecie. Także serdecznie zapraszam Cię do tego odcinka. Przede wszystkim pamiętaj, żeby korzystać z programu antywirusowego. Jakkolwiek banalnie to w tej sytuacji nie brzmi, myślę, że jest to jedno z najprostszych i z podstawowych narzędzi, z którego każdy z nas w dzisiejszym świecie, korzystając z komputera, powinien używać. Oczywiście zalet korzystania z tego programu jest dosyć dużo, z minusów ciężko mi cokolwiek tutaj wymyśleć, może jedynie to, że jest to dodatkowy element, który obciąża nieco nasz komputer, chociaż te dzisiejsze aplikacje już wcale tak zasobożernie nie działają. No i za większość z nich, oczywiście tych dobrych, trzeba zapłacić. Ale myślę, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że za dobre rzeczy po prostu trzeba zapłacić. Kolejna sprawa to pamiętaj, aby aktualizować swoją przeglądarkę internetową. I to bez większego znaczenia, czy z jakiej w tym momencie korzystasz, czy jest to Internet Explorer, czy to jest Edge, czy to jest Firefox, czy jest Chrome, czy to jest Brave, czy to jest dowolna inna przeglądarka, jaka by ona nie była i jakiekolwiek by nie miała wbudowane mechanizmy dbające już o prywatność, o anonimowość, o bezpieczeństwo w internecie, na nic to wszystko się zda, jeśli ta przeglądarka nie będzie zaktualizowana. Także myślę, że warto domyślnie tą opcję aktualizacji włączyć. I tutaj również temat związany z przeglądarką, czyli dodatkowo rozszerzenia, które są warte do zainstalowania. Wszelkiego typu właśnie przeglądarkowe rozszerzenia, adiny, czy jak one tam są zwane w poszczególnych rozwiązaniach. Takie mini programy, które pozwalają blokować reklamy, czy różne trackery, które nas identyfikują i dzięki którym jesteśmy rozróżniani pomiędzy różnymi serwisami i identyfikowani jako my. Także tutaj również warto poświęcić trochę czasu i przynajmniej trzy typu MiBlock, HTTPS Everywhere czy Privacy Badger zainstalować i na pewno będziemy się dzięki temu lepiej trochę ukrywać w internecie. Kolejna sprawa to pamiętać o tym, co znaczy tak naprawdę ta popularna zielona kłódka. Świadczy ona o tym, że połączenie pomiędzy nami a stroną jest szyfrowane. W żaden sposób nie świadczy o tym, że ta strona jest bezpieczna. Taka strona może również zawierać treści, które nam szkodzą, może również zawierać złośliwe oprogramowanie, może to być strona podszywająca się pod inne strony. Także ta popularna kłódka, ten certyfikat świadczy jedynie o tym, że połączenie między nami jest szyfrowane, wcale nie oznacza, że ta strona jest bezpieczna. Kolejna sprawa. Korzystanie z menadżera haseł, tutaj KeePass, OnePassword czy wszelkiego różnego tego typu rozwiązania. Myślę, że w dobie popularyzacji i powszechnego korzystania z sieci, z mnóstwa serwisów w internecie, dopóki tutaj nie zostanie nam przedstawione jakieś ciekawe rozwiązanie bazujące na algorytmach Zero Knowledge Proof czy Self-Sovereign Identity, warto tutaj korzystać z menadżera haseł, po prostu by tych haseł samemu nie musieć wymyślać, a tym bardziej ich pamiętać. Szósty punkt, czyli zwracamy uwagę na to, skąd pobieramy aplikacje. Chodzi tutaj o to, aby pobierać jedynie aplikacje z pewnego źródła, czyli bezpośrednio ze strony producenta. Najlepiej jeszcze weryfikować ich skrót MD5, czyli taki ciąg znaków, który potwierdza nam autentyczność tego, co pobraliśmy, z tym, co deklaruje producent. Oczywiście ta metoda tutaj też nie daje 100% pewności, ponieważ jeśli ktoś będzie już w stanie dobić się, włamać się na serwer, to również będzie w stanie ten skrót MD5 na tej stronie, na tym serwerze podmienić. Niemniej jednak dobrą praktyką jest mimo wszystko ten skrót MD5 sprawdzać. Kolejny punkt, czyli korzystamy z rozwiązań
two-factor authentication czy multi-factor authentication. Są to rozwiązania typu Google Authenticator, Authy, czy też na przykład YubiKey, sprzętowy właśnie taki faktor do uwierzytelniania. I tutaj to jeszcze bardziej podnosi nasze bezpieczeństwo, nawet w sytuacji, kiedy ktoś będzie w stanie pozyskać nasze hasło, mając włączone to właśnie 2FA czy MFA, nie będzie w stanie zalogować się, uwierzytelnić na danym serwisie. Większość z tego typu rozwiązań jest darmowa, wystarczy jedynie poświęcić parę minut czasu i skonfigurować to na serwisie czy też na giełdzie, z której korzystamy. Myślę, że serwis, który nie korzysta, nie wspiera tego typu rozwiązań, jak najrzadziej należy z niego korzystać i powoli przechodzić na inne konkurencyjne rozwiązania. Ósmy punkt, nie daj nabrać się na socjotechnikę, czyli na wszelkiego rodzaju manipulacje, które mogą być wykonywane w rozmaity sposób. Tutaj mistrzem socjotechniki był i chyba nadal jest Kevin Mitnick. Także również tutaj może w wolnej chwili warto zainteresować się, jak to działa. Są to na przykład wszelkiego rodzaju telefony wykonywane pod presją, wszelkie próby oszustwa, właśnie manipulacji danymi, o których my wiemy, aby po prostu przejąć naszą tożsamość, czy zalogować się, uwierzytelnić, czy też autoryzować do konkretnego już serwisu, do konkretnej usługi. Także uważajmy na to. I to, co jest właśnie bezpośrednio związane z socjotechniką, czyli dziewiąty punkt, jeśli czegoś nie jesteś pewny, pewna, to zapytaj. Jeśli na przykład dostajesz telefon, aby coś zrealizować, to zawsze spróbuj potwierdzić to drugim kanałem komunikacji. Na przykład spróbuj samemu oddzwonić lub napisz na jakimś szyfrowanym komunikatorze do tej osoby, wyślij maila. Po prostu jeśli nie masz pewności, a wykonujesz jakąś wrażliwą operację czy jakąś wrażliwą operację pod względem finansowym, zawsze lepiej się upewnić, potwierdzić, niż potem po prostu żałować. I ostatni punkt, rozważ korzystanie z sieci Tor. To może dla bardziej zaavansowanych użytkowników. Tor Browser, darmowa przeglądarka do pobrania i uruchomienia na własnym komputerze, a zawsze to w przypadku wykonywania pewnych operacji zwiększy naszą anonimowość. Oczywiście sieć Tor nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy, jednak są takie przypadki użycia, w których bardzo dobrze się spisuje. I to wszystko, jeśli chodzi o tą część. Myślę, że to była już ostatnia część tej serii. Niemniej jednak, jeśli macie jakiekolwiek pytania właśnie w tym zakresie, proszę o komentarze. Jeśli będzie ich wystarczająco dużo, to postaram się oczywiście o kolejną część tej serii. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję, cześć.